Jesteśmy w RMF FM, na rmf24.pl i w interia.pl. W naszym studiu lider Komitetu Obrony Demokracji, Mateusz Kijowski. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Kot dołącza do czarnego protestu? Tak jest, kot dołącza. Ponieważ uważamy, że prawa człowieka są ważniejsze niż światopoglądy, ponieważ uważamy, że parlament nie ma prawa odrzucać bez jakiejkolwiek dyskusji ustawy zgłaszanej przez setki tysięcy obywateli, ponieważ uważamy, że prawa kobiet w tej chwili są w Polsce naruszane i trzeba ich bronić. Pytanie, czy da się oddzielić tu prawa człowieka od światopoglądu, bo pan to próbuje rozdzielić. Da się? Da się rozdzielić, tak. To znaczy, my nie przedstawiamy żadnego konkretnego rozwiązania. Oczywiście można powiedzieć, to ja mogę prywatnie powiedzieć, że uważam, że ten kompromis, który obowiązuje w tej chwili, był zaakceptowany przez wszystkie strony w swoim czasie i przez papieża Jana Pawła II, i przez Polski Kościół, i przez Lewicę, więc wydawało się, że on był w miarę rozsądnym rozwiązaniem. W tej chwili na pewno otwieranie tego tematu nie jest może bardzo, bardzo rozsądne, ale ten argument często pada, tylko pytanie, czy jeśli coś zostało raz ustalone, nigdy już nie można tego zmienić, że bo gdyby zmienić. Tak myśleć, to pewnie, nie wiem, reformy emerytalnej też nie należałoby przeprowadzać, bo kiedyś była umowa społeczna zupełnie inna. Oczywiście, że tak, natomiast w tej chwili, kiedy się to podnosi w taki sposób, że gdybyśmy otworzyli szeroką debatę, gdyby to był główny temat, gdyby nie było wokół 15 tysięcy innych tematów ważnych, dziejących się, prokuratura, policja, inwigilacja, prawo własności ziemi, Trybunał Konstytucyjny, Służba Zdrowia, reforma edukacyjna i tak dalej. Te wszystkie tematy. W tej sytuacji otwieranie tej kolejnej dyskusji wydaje się raczej być próbą przykrywania tych innych tematów i skierowania emocji ludzi w inną stronę, niż próbą rzetelnego rozwiązania problemu. Ale kto to próbuje przykrywać? Przecież to nie rząd składa ten projekt, tylko to jest projekt obywatelski. No nie, ten projekt obywatelski, który został odrzucony, był wywołany tym drugim projektem. Ale ja mówię o tym pierwszym. Kto tu próbuje co przykrywać? Nie, tutaj nikt. Natomiast dyskusja, która się otwiera... Dyskusja została otwarta przez Ordo Iuris i przez próbę zaostrzenia, bardzo drastycznego zaostrzenia prawa w tym temacie. W efekcie tych głosów na ten temat dopiero pojawiła się inicjatywa Ratujmy Kobiety. Przecież ratujmy nie przed tym, co jest, tylko przed tym, co nam grozi w najbliższym czasie nowego. I w tej sytuacji parlament z dwóch ustaw, które były zgłoszone, jedną odrzucił, a drugą przyjął do dyskusji, co pokazuje bardzo jednostronne podejście do problemu. Kilka miesięcy temu mówił pan tak, kot nie jest opozycją w rozumieniu politycznym i waszym zadaniem nie jest to, żeby, cytat, stawać po konkretnej stronie i popierać podatek wyższy lub niższy, świadczenia socjalne wyższe bądź niższe, małżeństwa gejowskie albo nie. To nie są nasze tematy. Tak. Czyli jest. Małżeństwa par homoseksualnych nie, aborcja tak? My nie popieramy rozwiązania konkretnego, my nie popieramy konkretnej ustawy. Odrzucamy takie podejście, w którym kiedy się otwiera debatę, przyjmujemy do debaty jedne głosy, a inne odrzucamy. Tak, kot pisze, kot jest stanowczo przeciwny wyrzuceniu do kosza podpisów Polek i Polaków, tak jest, zebranych przez inicjatywę Ratujmy Kobiety. Czy skrytykuje pan w związku z tym posłów, którzy chcieli wyrzucenia do kosza tego drugiego projektu, przygotowanego przez Komitet Stop Aborcji? Znaczy, ja rozumiem, że uczciwym byłoby albo odrzucić obie ustawy, albo przyjąć obie ustawy do dyskusji. Tak? Natomiast w sytuacji, w której już na samym wstępie, bez tak naprawdę głębokiej analizy tego, co jest w środku, Sejm stanął po jednej stronie, przyjął jedną ustawę, drugą odrzucił w tym samym temacie, to jest to sytuacja zła. Oczywiście. Ale tutaj 113 posłów Platformy, 29 Nowoczesnej, 4 PSL-u, 4 Europejskich Demokratów i 3 od Kukiza chciało wyrzucenia tego zaostrzającego przepisy projektu. Popełnili błąd? Znaczy, gdyby, ja jeszcze raz powtórzę, tak? Liczy proste się pytanie, decyzja... popełnili błąd czy nie? Znaczy, wyrzucając, czy chcąc nie, wyrzucenia do kosza obywatelskiego projektu? Znaczy, pewnie tak, w tym sensie, że oczywiście dobrze byłoby przyjmować takie projekty, natomiast tu jakby cały... To dlaczego pan liczy, nie mówi, liczy się tak popełnili naprawdę państwo błąd, nie róbcie tego więcej? Liczy się efekt, tak? Kiedy my złożyliśmy ustawę o Trybunale Konstytucyjnym obywatelską, również zebraliśmy wymaganą liczbę podpisów, kiedy ona weszła pod obrady parlamentu i nikt w komisji ze strony rządowej, czyli ze strony rządzącej, nikt nawet nie zająknął się nad jej treścią. Od razu w pracach komisji uznano, że będą pracować tylko nad projektem złożonym przez PiS, a naszą odłożyli na bok. Wtedy no właśnie, wycofali. Czy Komitet Obrony Demokracji nie byłby wiarygodniejszy, gdyby powiedział, że i jedna, i druga strona, która chce odrzucania obywatelskich projektów do kosza, popełnia błąd? Ale my nie protestujemy przeciwko postawom, tylko przeciwko decyzjom. I to były decyzje. Głosowanie sejmowe. Nie. Decyzja jest taka Sejmu, że podyktowana przez większość parlamentarną, bo tak się to dzieje w parlamencie, taka jest matematyka, że jedna propozycja ustawy została przyjęta, a druga została odrzucona. I przeciwko temu protestujemy. Czyli to, jak głosowali posłowie, którzy chcieli wyrzucenia do kosza tego pierwszego projektu, to nie jest decyzja. Znaczy, mówię jeszcze raz, powtórzę, tak? Decyzją jest wynik głosowania. Oczywiście dobrze byłoby, gdyby wszyscy posłowie
posłowie, 460 posłów głosowało za przyjęciem obydwu ustaw i za głęboką analizą wszystkich. Natomiast trudno jest walczyć czy dyskutować z każdą jednostkową głosowaniem. Liczy się wynik głosowania. 20 listopada zeszłego roku pojawił się manifest KOD-u zaczynający się słowami: demokracja w Polsce jest zagrożona. Tak, a pan jest. Wczoraj mówi, Polska nie jest w tej chwili krajem demokratycznym. To kiedy skończyła się demokracja w Polsce? Demokracja zaczęła się kończyć wtedy, kiedy ustanawiano ustawy ograniczające prawa człowieka. A kiedy skończyła się konkretnie? To oczywiście, to nie jest takie ostre, że można było wskazać konkretną datę. No, tak? Jak się mówi, demokracji w Polsce nie ma, tak to jest ostre stanowisko. Tak jest, ale to jest tak. Kolejne prawa obywatelskie były odbierane kolejnymi ustawami. Prawo do prywatności ustawą o policji i inwigilacji. Prawo do uczciwego postępowania sądowego w momencie, kiedy była wprowadzona ustawa o prokuraturze. Prawo własności w momencie, kiedy była wprowadzona ustawa o obrocie ziemią rolną i tak dalej, i tak dalej. Rzecznik Praw Obywatelskich w tym studiu Adam Bodnar mówił, że mamy w Polsce 45% demokratycznego państwa prawa. Pan się z nim nie zgadza? Wie pan, to są oczywiście określenia ocenne i trudno jest mówić, że nie ma demokracji, co to znaczy, jeżeli jest... No, czy pan musi mówi, być 100%? Nie ma demokracji. Nie, no dobrze, no oczywiście... Nie ma dużej części demokracji, że nie ma 50% demokracji. Czyli wycofuje się pan z tego, co wczoraj powiedział? Nie, to jest takie trochę dyskusja, jak było w kabarecie tej, tak, że jedno koło psa. Jak to jedno psa? Trzy sprawne, tak? No dobrze, ale samochód jeździ, czy nie? Posłowie Prawa i Sprawiedliwości przygotowali projekt ustawy o statusie sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Co się panu, może inaczej, co pana w tym projekcie najbardziej niepokoi? Znaczy, oczywiście projekt został natychmiast zabrany ze strony sejmowych. I jest na stronie druk numer 880. Gdzieś tam się pojawiły. Ja jeszcze nie miałem możliwości przeanalizować dokładnie. Wiem, znam z doniesień medialnych. Natomiast generalnie w ogóle pomysł na to, żeby w sposób oddzielny regulować pozycję tych sędziów, z którymi się akurat walczy, bo przecież kolejne ustawy o Trybunale Konstytucyjnym służą wyłącznie do tego, żeby ograniczyć możliwości niezawisłość i możliwość działania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jest to po prostu kolejny atak na Trybunał Konstytucyjny. Ale konkretnie co jest tym atakiem, jeśli chodzi o te przepisy? Pana zdaniem? Ja nie analizowałem tej ustawy, więc w tej chwili nie powiem panu szczegółowo, a nie chciałbym, państwo znacie dokładnie tę ustawę. To gdzie KOD będzie 11 listopada? KOD będzie maszerował w Warszawie. To już jest... Już wiadomo, marsz. W zasadzie już wiadomo, znaczy to powiem tak, tu dyskusje jeszcze trwają, jeszcze mamy trochę czasu nawet do zgłoszenia, ale raczej będziemy maszerować. Na pewno będziemy maszerować w taki sposób, żeby nie doszło do żadnej interferencji z innymi marszami czy imprezami tego dnia. W internecie pojawiły się nawoływania, żeby to był taki marsz 500 000 ludzi. Uda się? Ja nie słyszałem takich nawoływań. Tomasz Lis na Twitterze nawołuje. Możliwe, ale Tomasz Lis nie jest przedstawicielem Komitetu Obrony Demokracji. A Komitet Obrony Demokracji będzie chciał, tak jak Tomasz Lis chciałby, protestował przeciwko działaniom rządu? Przede wszystkim będziemy świętowali niepodległość. To Czyli jest, nie będzie protestu, to tylko Polski. Będzie święto. Pan, trudno jest wyłącznie świętować w sytuacji, kiedy państwo jest niszczone, niepodległość jest tak niszczona. Ale to będzie przede wszystkim święto, tak samo jak 4 czerwca. Przede wszystkim cieszyliśmy się z wolności, którą odzyskaliśmy 20 kilka lat temu. Natomiast gdzieś te elementy protestu również w tle są. Waldemar Kuczyński na Twitterze napisał tak. Idziemy 11 listopada, a jeśli dojdzie do prowokacji, to będzie to wyłącznie prowokacja PiS-u lub za jego przyzwoleniem. Żaden palant nas nie wstrzyma. A KOD na swoim koncie retweetuje tę informację. Słowo palant, to jest ten język, który pan popiera w debacie publicznej? To nie jest ten język. Ja akurat nie zauważyłem tego retweeta. Poproszę, żeby go zdjąć. To nie chcielibyśmy tym językiem mówić. Lider Komitetu Obrony Demokracji Mateusz Kijowski jest naszym gościem. Więcej pytań już teraz na rmf24.pl i w interia.pl. No, dziękuję bardzo za tę część.